Rozkład tygodniowy kart Tarota na tydzień ostatni październikowy od 25 do 31 października. Czyli w następnym tygodniu kończymy już październik. No miesiąc październik bardzo szybko minął. Zobaczmy, co w tym ostatnim tygodniu wydarzy się jeszcze i na co mamy zwrócić uwagę. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów, nowych uczestników, którzy znaleźli mój kanał na YouTubie. Proszę, zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał, byście otrzymywali darmowe filmiki z wróżbami na różne tematy. Kliknijcie subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia o codziennych premierach filmików. Dziękuję również za wszystkie Państwa komentarze i lajki w górę. Proszę zdecydowanie o więcej. To inspirujące dla mojej pracy. I to również nasza wymiana, nasza interakcja. Zobaczmy, kochani Państwo, co pokażą karty. Od poniedziałku do piątku 5 kart Tarota i na sobotę i niedzielę. W poniedziałek. W poniedziałek mamy gwiazdę. Ups, niespokojna coś ta gwiazda. Gwiazda, czyli szczęście, piękny dzień, piękny początek tygodnia, sukces, szczęście, nadzieja, coś, co się dobrze powiedzie, coś potoczy się lepiej niż myślałeś, myślałaś. Coś stoi pod dobrą gwiazdą. Coś, co jutro się stanie, wydarzy, będzie właśnie pod tą gwiazdą szczęścia. Jesteście chronieni? Być może jutro spotkacie wielką miłość. Być może poznacie kogoś, kto wzbudzi Waszą nadzieję na przyszłość. Jeśli planujecie randkę, to proszę, niech odbędzie się ona jutro, ponieważ jutro Wszechświat ma dla Ciebie tą szczęśliwą gwiazdę. Czyli coś, co się wydarzy, będzie na pewno pozytywne. Szczęśliwy dzień, szczęśliwy czas. Wykorzystaj jutro wszystkie szanse, które staną na Twojej drodze. Jeśli masz jakieś ważne sprawy do załatwienia, rozmowę z szefem, z przełożoną, z przełożonym, proszę, zainicjuj te rozmowy jutro. Pozałatwiaj wszystkie ważne dla Ciebie sprawy jutro, ponieważ jutro jest pozytywny czas, pozytywne wibracje. Także miłość, jeśli pytasz o sprawy uczuciowe, miłość, jutro w związku, małżeństwie, relacji będzie pod dobrą gwiazdą. Czyli będzie jutro dzień pozytywny dla spraw również emocjonalnych. We wtorek as de kelsie, czyli as kielichów, początek jakiejś miłości. Szansa na nową miłość, na szczęście, na nową miłość. Jakieś głębsze emocje, miłosne uczucia. Jakaś energia, by być znów szczęśliwym. We wtorek jakby otworzyła się nowa szansa na nowe szczęście, na miłość. Być może nowy początek, która zadowala Was, która daje Wam radość. We wtorek
otworzy się jakaś nowa możliwość. Jeśli nawet nie pytacie o sprawy miłosne, pomimo że ta karta znamionuje najbardziej, jest kartą uczuć, kartą emocji. Jednakże jeśli pytacie o inne różne sprawy finansowe, zawodowe, to wszystko to potoczy się dobrze, pozytywnie, otworzy się jakaś nowa szansa, nowe drzwi. Bądźcie jednak pozytywni. Zachowujcie się bardzo zgodnie z waszymi uczuciami, emocjami. Pokażcie również być może swoje uczucia do tej sprawy, którą załatwiacie właśnie, że jest to dla was ważne, że jesteście zaangażowani. W każdym razie we wtorek otworzy się nowa szansa na szczęście, na spełnienie, na jakiś nowy początek czegoś dla was ważnego. W środę 6 monet. Ta karta mówi o dawaniu i braniu, o harmonii, o nieskończoności, balansie, o uzupełnianiu się energii damskiej i męskiej. Dawać i brać w równej mierze. Dzielić się z innymi, być może swoimi dobrami, swoimi talentami. Dawać również komuś wsparcie. Być pomocnym. Być w środę kimś, na kogo inni w zespole, na przykład pracowniczym, w rodzinie, w związku, mogą liczyć. I w ten sposób zostaniecie w środę docenieni. Ponieważ jesteście tą osobą, pokażecie się jako ta osoba, na którą inni mogą liczyć, która daje coś z siebie. Niezależnie, czy dajesz z siebie emocjonalnie, duchowo, materialnie coś w rodzinie, w małżeństwie, w związku, czy w pracy. Wykorzystujesz swoje talenty, swoje umiejętności. Inni mogą na ciebie liczyć. Czyli tutaj w środę jest ważna współpraca, balans, harmonia współpracy z innymi, zrozumienie innych, bycie lojalnym, bycie pilnym, sumiennym, solidnym, bycie w harmonii ze sobą i z innymi, bycie tolerancyjnym. Pokazać proszę zrozumienie też dla innych. Niezależnie o co pytacie. I przez to zostaniecie w środę też docenieni. W czwartek. W czwartek koło fortuny. Jeśli czekacie na jakieś zmiany, na jakieś poważne przemiany w waszym życiu, w waszym zawodzie, w czwartek jest ta szansa, by z przeznaczenia coś ważnego się tutaj wydarzyło. Jeśli układało się coś źle, jakieś sprawy były dla was niekorzystne, przemienią się one w dobre. Nastąpi w czwartek coś ważnego, by nastąpił jakiś nowy początek, który jest dla was pozytywny. Bardzo ważne zmiany. Ważne jakieś przedsięwzięcia, jakiś ważny krok w waszym życiu, jakaś przemiana, która będzie pozytywna. W piątek uwaga na konkurencję. W piątek również proszę uważać na ludzi, na zespół pracowniczy, na innych jakichś tych ludzi, konkurentów, którzy być może rozpychają się łokciami, są zazdrośni, konkurują ze sobą. Uważajcie tutaj, kochani, na sprzeczki ewentualne, jakieś kłótnie. Obrońcie się przed tym. Tutaj ważna jest też w piątek praca zespołowa.
razem z zespołem. Jakieś zadania, które razem musicie wykonać. Uwaga jednak, by każdy nie konkurował z każdym. Postawcie na współpracę, a nie na rywalizację i sprzeczki. Tutaj musicie jakby zmierzyć się z zadaniami, które macie wykonać w jakimś zespole pracowniczym. Również w rodzinie uwaga na sprzeczki, ponieważ każdy będzie miał swoje zdanie na jakiś temat. Tutaj proszę uważać, by zejść z drogi, jeśli chodzi o jakieś kłótnie. Tydzień zapowiada się pełen ciekawych zmian, jakichś nowych szans, uczuć, uczuciowych, ale również zacznie się pięknie ten tydzień jakimś ważnym spełnieniem marzeń, ważnym krokiem, który będzie pozytywny. Sobota i niedziela. W sobotę podejmiecie jakąś tutaj decyzję. Gdzieś będziecie chcieli wyruszyć w świat, czy wyruszyć, by o coś zawalczyć, czy z czymś się zmierzyć. Tutaj mieliście dwa wybory, dwie alternatywy i podjęliście jakąś decyzję. W sobotę jest jakiś ruch z waszej strony, coś przemyślacie, coś jakby chcecie zrobić i myślicie właśnie tutaj, co będzie dla was lepsze. Czyli zanim wejdziecie w tą akcję, zanim wyruszycie do konkretnych działań, to tutaj jest głębokie przemyślenie, która z tych dwóch opcji jest lepsza. Ale już jakby decyzja w sobotę tutaj nastąpiła i będziecie gotowi do jakiegoś działania. W niedzielę mamy do czynienia z Królową Mieczy. Królowa Mieczy to osoba spod znaków żywiołu powietrza. Może to być horoskopowa waga, bliźnięta lub wodnik. To osoby szybkie, rezolutne, mocno stąpające po ziemi. To bardzo mądra kobieta, która liczy na swoją inteligencję i ufa jej. To ktoś, kto ma bardzo dużą pewność siebie i zmierza zawsze konkretnie do swoich celów. Ktoś wprawdzie zimny, zdystansowany, ale mający plan działania. Inteligentny, otwarty i suwerenny. Samodzielny. Osoba, która odcina mieczem wszystko, co jej nie służy i walczy tylko o swoje założone sobie konkretnie cele. Kochani, jeśli jesteście sami spod znaku wagi bliźniąt lub wodnika, to jest wasza karta. I ta karta mówi o tym, by w niedzielę zaplanować coś, przemyśleć i zacząć działać, zacząć walczyć o swoje cele. Jeśli będziecie mieli jednakże do czynienia z taką osobą, silną królową mieczy, pewną siebie, waleczną, to właśnie wiedzcie, że ona walczy zawsze rezolutnie, rozsądnie, intelektualnie. Chce dążyć do realizacji swoich celów. Być może w takiej energii tu również w niedzielę musicie być. Przemyśleć, co jest dla was najważniejsze,
postawić priorytety i walczyć o siebie i o swoje najważniejsze cele. Tutaj waleczność, pewność siebie, inteligencja są w niedzielę najważniejsze. Także taki zapowiada się tydzień. Zobaczmy jeszcze, kochani, jakie energie są ważne dla wszystkich w następnym tygodniu. Proszę o energię, proszę o wskazówki energii na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energii na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energii na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energii. Magician and the mirror. Ok. Czyli magik i lustro. Kochani, magik i lustro mówią o wyższych spirytualnych talentach. O być może zajmowaniu się magią, byciu spirytualnym lub właśnie poszukiwaniu takich dróg, które pomogą Wam połączyć się z Wszechświatem, z Waszą jaźnią wyższą, z Waszymi aniołami, archaniołami, z Waszym aniołem stróżem, z opatrznością Bożą, którzy pomogą Wam afirmować, medytować, robić rytuały, przyciągać dla Was piękne, najważniejsze sprawy. Magik i lustro to ktoś, kto czaruje lepszą rzeczywistość, więc również Wy za pomocą właśnie takiego kanału jak mój poszukujecie różnych rozwiązań, rad, wskazówek, drogowskazów, by nie popełniać w jakichś konkretnych sprawach, czy emocjonalnych, psychicznych, duchowych, materialnych, zawodowych, by nie popełniać jakichś podstawowych błędów. Szukacie odpowiedzi na ważne pytania, chcecie wskazówek i właśnie magik i lustro mówią o spirytualności, że ta spirytualność będzie w następnym tygodniu dla Was bardzo ważna. Będzie Wam pomagać, Was wspierać, pokazywać Wam drogowskazy, według których będziecie mogli podążać, by nie zrobić jakichś błędów, by przemyśleć sprawy jeszcze raz. Także pomóżcie sobie w różnych dylematach życiowych, emocjonalnych. Pomóżcie sobie właśnie tutaj za pomocą magii, spirytualności, afirmacji, wizualizacji, rytuałów. To chcę Wam powiedzieć właśnie ta karta. Dziękuję Państwu. Myślę, że piękna wróżba na następny tydzień. Dużo pozytywnych spraw. Mam nadzieję, że wszystko to się w następnym tygodniu ziści. Życzę Wam tego, kochani. I do usłyszenia już wkrótce.